Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Kontynuujemy naszą przygodę z Dziejami Apostolskimi. Dzisiaj taką główną naszą linią tego spotkania, tej treści, która będzie głoszona, to jest, byśmy powiedzieli, ewangelizacja oraz wspólnota, która w sposób dynamiczny ewangelizuje. I taka pierwsza dygresja na samym początku i refleksja, która się zrodziła, kiedy też rozważałem ten temat, rozważałem to słowo do tego tematu, i zrodziła się we mnie taka jedna myśl. Myślę, że bardzo istotna i mam nadzieję, że też się pod nią podłączycie i że ta myśl będzie też waszą myślą. A mianowicie pomyślałem sobie o naszej wspólnocie, o Szkole Ewangelizacji Cyryli Metody. I doszedłem do jednego prostego wniosku, który trzeba postawić na samym początku, a mianowicie takiego, że nasza wspólnota nie jest po to, żebyśmy się rozwijali duchowo. Nasza wspólnota nie jest po to, żebyśmy postępowali, nie wiem, w naszej wierze, w życiu duchowym. Nasza wspólnota nie jest po to, żebyśmy tworzyli relacje. Nasza wspólnota nie jest po to, żebyśmy wspólnie spotykali się i modlili się. Ale przede wszystkim nasza wspólnota jest po to, żebyśmy ewangelizowali. I oczywiście te wszystkie rzeczy wcześniej, specjalnie, celowo tak powiedziałem, one są ważne i tu w żaden sposób nie deprecjonuję tego, ale chciałbym podkreślić to na samym początku, że wspólnota Szkoły Ewangelizacji Cyryli Metody jest po to, żeby ewangelizować. Jeżeli w niej nie będzie ewangelizacji, to nie ma sensu, żeby ta wspólnota była. I to jest bardzo ważny punkt na samym początku, ponieważ od tego wszystko się zaczyna. Jeżeli to, co powiedziałem przed chwilą, jest też twoje, przyjmujesz to jako swoje, jako coś, co leży ci na sercu, to ma sens nasze bycie we wspólnocie. I to nie oznacza wcale, że teraz, jeżeli masz jakiś lęk, boisz się ewangelizacji, masz jakiś bagaż doświadczeń, niepowodzeń i tak dalej, to już jesteś teraz przekreślony i nie możesz być w secim. Ale ważne jest to, żebyśmy na nowo odkryli to powołanie i uświadomili sobie, że jesteśmy właśnie przede wszystkim po to, żeby ewangelizować. Ale w jaki sposób ta ewangelizacja ma się dokonywać? Przede wszystkim Bóg powołuje wspólnotę uczniów. I nawiązując do papieża Franciszka, który też mówi w Ewangelii Gaudium o uczniu misjonarzu, to tu musimy postawić pierwszy punkt, że każdy z nas przede wszystkim musi mieć doświadczenie uczniostwa. Musi mieć to doświadczenie, że jest uczniem Jezusa. A co to znaczy? To znaczy, żeby mieć własne doświadczenie Jego obecności, mieć własne doświadczenie zbawienia i we własny sposób sobie znany i Jezusowi znany po prostu mieć to spotkanie razem z Nim. Bo Bóg powołuje wspólnotę uczniów, więc każdy z nas jest uczniem. No i kiedy każdy z nas staje się tym uczniem, możemy mówić o tworzeniu wspólnoty
I w tym tworzeniu wspólnoty zaczyna działać Duch Święty i On jest znakiem jedności i naszego prowadzenia. I kiedy mówimy o ewangelizacji, kiedy mówimy o tej naszej misyjności do ewangelizacji, to nie możemy zapominać o naszym własnym nawracaniu się. W tym fragmencie, który przeczytaliśmy, kiedy Piotr i apostołowie głoszą słowo do Żydów, tam właśnie pada pytanie, co my mamy czynić? I Piotr odpowiada, nawróćcie się. I ten aspekt nawrócenia jest istotny dla nas wszystkich, dla mnie osobiście. To jest właśnie ta wolność od jakiegoś grzechu naszego, od jakichś zniewoleń, od jakiegoś czegoś, co powoduje po prostu, że ten zapał do ewangelizacji gdzieś w nas przygasa. I Dzieje Apostolskie właśnie w 2 rozdziale, w 40 wersecie B mówią to zdanie, żeby się ratować spośród przewrotnego pokolenia. I to zdanie tak naprawdę też dotyczy każdego z nas. I też wielokrotnie tutaj na spotkaniach poruszaliśmy ten wątek, mówiliśmy też o tym, że żyjemy w świecie, który nas w jakiś sposób też pochłania. W świecie, którego pewnego rodzaju mentalność udziela się każdemu z nas. I ważne jest to, żebyśmy mieli właśnie to słowo w sercu, aby się ratować spośród przewrotnego pokolenia, czyli robić nic innego, jak po prostu to, żeby się nawracać i mieć to takie osobiste, intymne spotkanie z Bogiem, które spowoduje, że kiedy w jakiś sposób może odejdziemy, czy w jakiś sposób po prostu się zagubimy, wracamy na tą drogę naszego własnego nawrócenia i na tą drogę z Bogiem. I kiedy zobaczymy i osadzimy to słowo, wracając trochę wcześniej, sięgając trochę wcześniej do Dziejów Apostolskich, to tam mamy zacytowane to proroctwo Joela w Dziejach Apostolskich troszeczkę wcześniej, które mówi o tym, że Bóg wyleje ducha na wszelkie ciało. I można by sobie było zadać pytanie, czy ta obietnica jest wobec tego dla mnie. I Bóg mówi o jednym warunku, też w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytaliśmy, a mianowicie ten warunek jest taki, aby być powołanym przez Pana. Czy ty jesteś powołany przez Pana? Jesteśmy powołani przez Pana, czy nie? A więc ta obietnica jest dla każdego z nas. Jeżeli jesteśmy powołani przez Pana, to tak jak prorok Joel mówi, Bóg wyleje ducha swojego na wszelkie ciało, a więc na każdego z nas. I teraz mamy opis też tych cech wspólnoty. Jaka to jest wspólnota już tych uczniów, kiedy Duch Święty zstępuje, jaka to jest wspólnota? I mamy takie cechy. Pierwsza cecha, trwająca i wierna. Druga, zjednoczona w relacjach i sakramentach. Tutaj mamy mowę o stole, który możemy właśnie utożsamić z tym takim stołem, z tym wymiarem budowania relacji i tworzenia tych relacji. Ale w kontekście też konkretnie tego słowa wiemy, że to jest też zapowiedź Eucharystii i jest mowa o sakramencie Eucharystii. A więc zjednoczona w relacjach i sakramentach. To jest wspólnota, która czyni znaki i cuda. Kolejna cecha, to jest wspólnota zjednoczona, która wszystko ma wspólne. I to wszystko wspólne to nie znaczy wcale, że teraz, nie wiem, mój dom jest domem Jadzi na przykład, a mój samochód samochodem Artura, ale to właśnie wszystko mieć wspólne to oznacza, żebyśmy dzielili swoje życie z innymi, żebym ja dzielił moje życie z wami, a wy swoje życie ze mną, że dzielimy się tym życiem, tymi radościami i tymi smutkami, tym wszystkim, co to po prostu życie nasze stanowi. Kolejną cechą mamy to, że jest to wspólnota ofiarna. Wspólnota radosna i prosta sercem. Kolejne cechy. Wszystko to jest właśnie z tego fragmentu, wynika z tego fragmentu. I kiedy zawsze myślę o tej prostocie serca, to jest coś, można powiedzieć, tak banalnego, a z jednej strony tak trudnego, żeby w naszym takim życiu chrześcijańskim nie kombinować zbyt wiele, nie szukać sobie jakichś, nie wiem, wymówek i sobie tutaj rysować jakiś obraz w naszych sercu i głowie, ale mamy być prości sercem, czyli po prostu przyjmować to, co Bóg daje i w sposób prosty oddawać Bogu chwałę tym, co robimy i do czego jesteśmy wezwani. Ale to nie wszystko, mamy dalej, kolejne cechy. To jest wspólnota, która uwielbia Boga. I na koniec to jest wspólnota ewangelizująca. I kiedy zobaczymy teraz ten też fragment, to wszystko, co zostało powiedziane w kontekście zapowiadanego Ducha Świętego przez proroka Joela, to też zobaczymy, jak właśnie Duch Święty wstępuje na apostołów w Wieczerniku,
na tych, którzy są wystraszeni, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, i po tym zstąpieniu nagle Piotr wychodzi i mówi na głos, że czynimy te znaki i cuda mocą Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, a który z martwych wstał i którego Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem. To jest to działanie świętego Piotra, który po jednym głoszeniu nawraca 3000 dusz. Więc w niesamowity sposób też widzimy ten dynamizm działania apostołów, dynamizm działania Ducha Świętego, i ten dynamizm jest obecny, ponieważ jest obecny Duch Święty. I niesamowicie przejęły mnie słowa, które kończą tak naprawdę tą perykopę ostatnią, którą przeczytaliśmy. To jest 47 werset B. I to zdanie brzmi tak. Pan zaś, uwaga, przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. I tak sobie pomyślałem, nawet sobie to podkreśliłem, przymnażał im codziennie. Czy to jest możliwe, żeby Bóg codziennie przymnażał tych, którzy dostępują zbawienia? I odpowiedź jest bardzo prosta. Jest możliwe. Ale kiedy? Kiedy każdy z nas będzie ewangelizował. Popatrzcie, ile nas tutaj jest. Jak każdy z nas jutro, albo nawet jeszcze dzisiaj może być jakaś okazja zahaczyć wieczorem, jak każdy z nas w miejscu, gdzie jest posłany, pójdzie i powie o Jezusie, da świadectwo i zaświadczy o miłości Boga, to to słowo właśnie, że Pan codziennie będzie przymnażał tych, którzy dostępują zbawienia, może być obecne i realne w naszym życiu. I kiedy myślimy o ewangelizacji, to powinno w nas rezonować takie pytanie, to, które właśnie Żydzi zadają. To pytanie brzmi, cóż mamy czynić, bracia? A ja bym to pytanie troszeczkę zmodyfikował i bym zadał to pytanie w taki sposób. Co mamy czynić, żeby ludzie mogli doświadczyć obecności Boga? I odpowiedź już znamy, bo ona już padła z ust świętego Piotra. Trzeba się nawrócić. I święty Piotr jeszcze to jakby dookreśla, to te słowa też dookreślają później, w jaki sposób się dokonuje to nawrócenie. W taki sposób, że ktoś, kto jest przejęty do głębi serca, chce zmieniać swoje życie. I to przejęcie do głębi serca nastąpi w momencie, kiedy my będziemy głosić innym Jezusa. Ta chęć nawrócenia innych, każdego, będzie wtedy, kiedy będziemy innym głosić i mówić o Jezusie. Wtedy będziemy pobudzać ludzi do tego, że będą się chcieli nawracać. Będziemy właśnie ewangelizować do głębi ich serc, tak, że będą chcieli przemienić swoje życie. Dlatego bez naszego głoszenia kerygmatu, bez dawania świadectwa, bez głoszenia w porę, nie w porę, nie będzie nawrócenia dusz i odpuszczenia grzechów. Tak sobie zapisałem i to wam zacytowałem dosłownie. I chcę się z wami podzielić czymś, co też wynika z tego tematu, ale już wcześniej się to zaczęło dziać. I tu nawiążę też trochę do Marzeny, dziękując jej za jej świadectwo. Ponieważ kiedy Marzena się z nami dzieliła na samym początku o tym, jak Pan Bóg dał jej okazję do ewangelizacji, że modliła się o tę okazję do ewangelizacji, to w moim sercu też się zrodziło takie pragnienie. Co więcej, nawet taki rachunek sumienia sobie zrobiłem, że w ostatnim czasie życie się toczy, przyzwyczaiłem się do pewnych rzeczy, zawsze się znajdzie wymówka, że nie ma okazji do ewangelizacji, bo w miejscu pracy, gdzie na przykład jestem, to są ludzie zewangelizowani, a przynajmniej mamy taką nadzieję, żartowałem. Więc zawsze się znajdzie jakaś wymówka do tego, żeby nie ewangelizować. I wtedy dobrze wiedziałem, że Pan Bóg gdzieś porusza moje serce. Dodatkowo później ksiądz Przemek powiedział, że to jest jedyna rzecz, której Pan Bóg nie odmawia. Że to jest taki 100% pewności. Jak poprosicie dzisiaj Boga o to, poprosimy, a za chwilę poprosimy, wszyscy się już stresują, to jest ta sytuacja, kiedy Bóg nie odmawia. I chcę wam o tym właśnie zaświadczyć, że tak jest. Kiedy ksiądz Przemek to powiedział, rezonowało we mnie też to słowo Marzeny, to właśnie, że się modliła i że Pan Bóg dał okazję. Wiedziałem, że jak się o to pomodlę, to będzie ku temu okazja. I się pomodliłem i faktycznie od tamtego czasu już miałem dwie takie sposobności też do konkretnego dania świadectwa i ogłoszenia miłości Boga i zbawienia w Jezusie. Też miałem okazję pomodlić się nad chorą osobą, więc widzę namacalnie, jak Pan Bóg czyni coś
w moim życiu, ale też wierzę, że będzie czynił w naszym życiu, bo tak też analizując nawet po ludzku to, co w ostatnim czasie gdzieś głosimy, dzielimy się świadectwem, widać, że Pan Bóg daje jakieś poruszenie, więc to jest dobra okazja, żeby, słuchajcie, na tej fali teraz popłynąć i zrobić wszystko, żeby dzisiaj te mury, te bariery w nas po prostu runęły. Bo podstawowym, myślę, problemem tego, czy ewangelizujemy, czy nie, to jest po prostu tylko nasza głowa i nasze zbyt może za duże myślenie, analizowanie i tak dalej, i tak dalej. A Słowo Boże, tak jak mówiłem wcześniej, mówi o prostocie serca. W prostocie serca to jest po prostu albo odpowiadam na to i z miłością idę do innych i głoszę zmartwychwstanie Jezusa, albo po prostu tego nie robię, ale wtedy sumienie i tak będzie mi o tym przypominać.